Mówi się Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. Jest środa, 30 sierpnia, punktualnie jesteśmy 21:15. Normalnie to bym powiedział, że 507, 964, 253, no ale pod tym numerem mamy gościa. Z tym, że to jest specjalny, szczególny gość. Dzisiaj naszym gościem jest historyk, pisarz, publicysta, prezes Fundacji Łączka, redaktor naczelny pisma Nasza Historia, Tadeusz Płużański. Czy my się widzimy, czy my się słyszymy? Halo, halo? Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Na dzięku, kochany, jak ja się cieszę, że ja cię widzę, ja przepraszam najmocniej, ale po prostu zwyczajnie się stęskniłem za tym pecholcem. A i widzę bardzo uprzejmie dziękuję, że jesteś. Nie wiem, czy ty oglądałeś wczoraj ten odcinek Resetu 9. A jakże, oczywiście oglądałem. A, tu masz pozdrowienia od koleżanki, małżonki. Jeszcze, przepraszam bardzo, tak, też się pozdrawia. Oglądałeś, słuchaj, wiesz co, mam takie wrażenie, że to naprawdę wstrząsnęło ludźmi, to co zobaczyliśmy. Tak jak te dotychczasowe odcinki, one były sensacyjne przez to, jakie dokumenty nam autorzy pokazywali, tak ten wczorajszy odcinek był porażający dla bardzo, bardzo wielu ludzi. Ja z wieloma ludźmi na ten temat rozmawiałem. Co to jest za towarzystwo, ten Tusk i ta jego kamaryla? Z kim my mamy do czynienia? Jak ty na to patrzysz jako historyk? Czy to jest tak, że ten opis, że to jest współczesna Targowica, czy on nie jest jednak za delikatny, zbyt subtelny, że my tutaj nie obrażamy Szczęsnego, Potockiego, Branickiego i Żewuskiego, jak mówimy o tych, nie chcę się wyrażać, że to jest Targowica? No właśnie, można na to spojrzeć współcześnie, można i historycznie, i to jest bardzo ciekawe podejście, to które zaproponowałeś. Może tak, odniosę się do niektórych takich poglądów, które gdzieś tam pojawiają się w przestrzeni publicznej, że no właściwie to nic groźnego, no była sobie taka ekipa Tuska, chłopcy w krótkich spodenkach. Ja się nie zgadzam z takimi opiniami, myślę, że sprawa jest poważna. Myślę, że to jest wszystko groźne, to, co przeżywaliśmy, to, co dzisiaj oglądamy właśnie w takiej pigułce. Ten odcinek Resetu to jest takie kompendium tragedii smoleńskiej, zebranie tego, co wiadomo, ale też niestety nowe elementy obciążające. No i to świadczy jak najgorzej o tuskowcach. No możemy w ten sposób powiedzieć, bo tam jest Tusk, tam jest Sikorski, może zabrakło pana prezydenta Komorowskiego, który też wtedy może ktoś powie, wygłupiał się, a ktoś inny, i ja do nich należę, powie, że też poważnie zawalił sprawę, oddając te wszystkie kwestie smoleńskie Rosjanom. Także no rzeczywiście historycznie rzecz biorąc, Targowica i owszem, natomiast wtedy były trochę inne uwarunkowania, były takie jawne stronnictwo, jak pamiętamy, szczególnie stronnictwo prorosyjskie. Teraz to wszystko nam się utajniło, tak? I właśnie między innymi Reset wydobywa te wszystkie kwestie. Myślę, że bardziej to jest, że to jest większe zagrożenie dla Polski niż wtedy, tak? niż w wieku XVIII, no bo Polska właściwie przestała istnieć, tak? I to nie chodzi wcale o granice, to nie chodzi o terytorium, tylko chodzi o podejście tak zwanych elit władzy, które po prostu nas oddały w ręce innych i nie tylko Moskwy, ale też Berlina, ale też Brukseli. No więc Polska oczywiście formalnie na mapie Europy istniała, ale ja mam wrażenie, oglądając to wszystko, że właściwie to Polski nie było. Gdyby ta ekipa jeszcze porządziła, to może rzeczywiście zamienilibyśmy się nawet formalnie w jakieś landy, prawda? No to jest rzecz niezwykła, niebywała. Właściwie te wszystkie odcinki Resetu ujawniają czy też potwierdzają straszną prawdę o tym, że mamy w kraju ludzi, którzy siebie uważają, czy też są uważani również za reprezentantów narodu, za elitę przywódczą. No właśnie pytanie, ale komu oni służą, w jakiej roli oni występują i właściwie co jest ich celem, gdy sobie zbieramy te wszystkie informacje, również resetowe, no to wnioski są bardzo smutne. Kilka cytatów. Po obejrzeniu tego wczorajszego odcinka internauci pisali na przykład tak. Najbardziej niebywałe jest to, że każdy się domyślał, każdy wiedział. Dziś są na to dowody, a Tusk jeździ po Polsce i szykuje się do wyborów, mając na koncie setki afer, układy z Moskwą, Berlinem. Jesteś zerem, kolaborantem i masz krew na rękach. Następny cytat. Po prostu się nie chce wierzyć, w jakim ruskim szambie byliśmy przez tyle lat III RP. Kolejny. Poprzednie odcinki oburzały i wkurzały, ten dzisiejszy po prostu bolał. Tak pisali wstrząśnięci internauci po obejrzeniu tego 9. odcinka Resetu. Czy twoim zdaniem, ja wiem, że to jest takie pytanie trudne, czy twoim zdaniem ten serial wpłynie na wybory? O, przynajmniej powinien i myślę, że wielu Polaków sobie tego życzy. Ten serial otwiera oczy na wiele tych kluczowych, podstawowych, generalnych spraw, czyli kto jest właśnie po stronie polskiej racji, a kto się sprzeniewierza. I ja mam jednak wrażenie, że jest ta druga Polska, druga część tego zbiorowiska polskiego, prawda, która jest odporna całkowicie na tego typu informacje, taką wiedzę, niezbite dowody i fakty i po prostu nie chce tego widzieć, uważając, że to jest jakieś wymysły, jakaś propaganda, prawda, że to wszystko nie ma oparcia w dokumentach. No przecież to jest super rzetelnie zrobiony serial i dziennikarsko, i historycznie. Także nikt nie powinien mieć w ogóle żadnych wątpliwości, a jednak, prawda? No więc ta odporność naprawdę na Polskę, można powiedzieć, jest przerażająca, ale myślę, że jednak do tych niezdecydowanych, a wiemy, że oni tutaj przeważą, jeśli chodzi o wyniki wyborów, że jednak część da się przekonać do tego, że tamta ekipa po prostu nie zdała egzaminu. I że no nie wolno po prostu po raz kolejny wchodzić na tę ścieżkę. Ja słyszałem na własne uszy, jak w tym TVN-ie Radosław Sikorski mówił o tych dokumentach prezentowanych przez Cęckiewicza i Rachonia, że to są, cytuję, pato-dokumenty. Więc to nie tylko pan poseł Tyrela, który powiedział, że oni sobie to sami wytworzyli i zrobili, nie wiem, na powielaczu. Odpowiedź na kolejne pytanie przyda się mnie bardzo w tej mojej pracy, bo to jest tak, że jak ja z tobą nie rozmawiam, nie mam tej przyjemności, to rozmawiam z ludźmi i mam jeszcze większą przyjemność. I bardzo często ludzi oburza to, że Tusk, który no tyle zrobił, ile zrobił, tak? Jeździ po tej Polsce, bałamuci ludzi, bałamuci Polaków, manipuluje, kłamie, agituje, żeby na niego głosować. W jaki sposób ty tłumaczysz, że to jest w ogóle możliwe? Ja zwykle odpowiadam, że no cóż, no takie są koszty demokracji, że to jest demokracja. No ale Tadeusz, czy to jest demokracja? No właśnie, może też wracając do wyjściowego pytania, wyjściowej kwestii, ja bym powiedział w ten sposób, że to wszystko jest możliwe przez to, że my nie tylko w postaci III RP mieliśmy kontynuację PRL-u, kontynuację państwa komunistycznego, strasznego, opresyjnego, biednego i właściwie wszystko, co złe o nim, to trzeba by było powiedzieć, ale to było rozwinięcie. Ta trzecia RP była rozwinięciem jeszcze tego całego syfu, przepraszam za słowa, które mieliśmy właśnie w tamtych czasach, ale też takiego syfu podporządkowania się innym, i rozwinięcie tego twórcze przez właśnie tamtą ekipę, bo nie tylko Moskwa, ale właśnie Berlin i Bruksela, więc no, stąd można nawet postawić tezę, może bardzo ostrą, może bardzo radykalną, ktoś powie, że rządy właśnie tamtej ekipy, które widzimy w serialu Reset, no, były jeszcze gorsze niż rządy komuny, tak? No, to jest jeszcze bardziej cyniczne, jeszcze bardziej oddające nasze sprawy w obce ręce, tak? No jeżeli, ja przepraszam bardzo, jeżeli mamy granicę na linii Wisły, tak? Właściwie nie na linii Bugu, jeżeli tam ma być linia obrony, no to nawet komuniści tego nie zakładali, prawda? Nawet Jaruzelski nie miał takich koncepcji, prawda? No więc no, gdzie my się znaleźliśmy, prawda? Za sprawą właśnie rzekomych liberałów, demokratów, prawda? Wolnorynkowców, że oni są politykami polskimi, wybieranymi w demokratycznych wyborach. Ale to jest możliwe, kończąc odpowiedź na tę ostatnią twoją kwestię, że no my właśnie pozwoliliśmy na taką chorą sytuację, chorą Polskę dzięki temu przejściu, tej transformacji, okrągłemu stołowi Magdalence, pozwoliliśmy wybierać ludzi niegodnych, tak? Wybieraliśmy nawet komunistów przez moment, takich szczerych, prawda? Takich z krwi i kości, betonowych, prawda? Leszek Miller, niby to młodzieżowiec Kwaśniewski, prawda? Oni nie będąc wybieranymi w II Rzeczpospolitej, tej Polsce wolnej, niepodległej, przedwojennej, nie będąc wybieralnymi w czasach PRL-u, zaczęli być wybieralni po 1989 roku, a potem doszlusowała do tego ekipa właśnie tych KLD-owców, prawda, UDeków, Unii Wolnościowców, tak? I to się tak wymieszało, oni się świetnie dopasowali do siebie, no tworząc właśnie taki cyniczno-pragmatyczny konglomerat, tak? No i dalej poddają się demokratycznemu głosowaniu. Wybierajcie nas, Polacy, prosimy, tak? My jesteśmy solą tej ziemi, my jesteśmy z was przecież, tak? No a prawda jest jednak zdecydowanie inna. Czyli cały czas płacimy za ten brak dekomunizacji, brak lustracji. My rozmawiamy 30 sierpnia, dzisiaj jest 43. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Z tego, co ja kojarzę, to ty miałeś w sierpniu 80 chyba 10 lat, ale no ja miałem 20, więc ja to doskonale pamiętam. Pamiętam ten czarno-biały przekaz w czarno-białych telewizorach. Świetnie wyglądasz, Jacku. Tak, to wiesz, to sztab fachowców nad tym pracuje codziennie. Pamiętam ten czarno-biały przekaz w tych czarno-białych telewizorach, te salę BHP stoczniową wypełnioną tłumem i tego wąsacza z ogromnym długopisem, który podpisywał ten pakt z diabłem. Szkoda, że on się później okazał bolkiem, zwykłym bolkiem, ale to jest inna sprawa. Natomiast tak sobie myślę, bo kilka tygodników temu ty w takim felietonie, które drukujesz w tygodniku Gazeta Polska, publikujesz w tygodniku Gazeta Polska, napisałeś o Kociołku. Krwawy Kociołek to było 10 lat wcześniej. To był grudzień 70 roku. Ja pamiętam z tego grudnia 70 roku, no, że to były smutne święta, że to były inne święta. Nie wiem, co ty pamiętasz z tego sierpnia 80, ale czym dla ciebie jest ta dzisiejsza rocznica? No to jest rocznica szalenie ważna. Jedna z najważniejszych takich rocznic, które są no, próbą kontynuacji polskich starań, polskiej walki o niepodległą, o suwerenną Rzeczpospolitą wolność Polaków i też takim przejściem do dnia dzisiejszego. No niestety więcej było w tym ducha właśnie kontynuacji takiego pozytywnego niż później efektów, prawda? Jak to, co z tego wynikało, no bo właśnie wynikał z tego oczywiście pośrednio stan wojenny, no bo komuniści się odegrali, komuniści się zemścili, no ale właśnie doprowadziło to niestety do okrągłego stołu. To jest rocznica zapomniana, to jest rocznica, którą coraz bardziej się celebruje niż czuję, takie mam wrażenie. To jest oczywiście wina wielu elementów, w tym tych tak zwanych elit solidarnościowych. Wiemy, że to było środowisko niejednorodne. Wiemy, że tam od początku były różne nurty, różne środowiska i niepodległościowe, ale też te prodemokratyczne, rewizjonistyczne, prawda? Oni chcieli komunizmu z ludzką twarzą de facto, prawda? Ich interesowała Polska Rzeczpospolita Ludowa, ale trochę naprawiona, trochę zreformowana, choć to po prostu jest utopia, tak? Tego się nie da zreformować, ale takie nurty też konstruktywne zwyciężyły, jak wiadomo, w 1989 roku, ale sierpień 80 to jest erupcja tej prawdziwej solidarności, tej prawdziwej woli bycia człowiekiem wolnym w wolnym kraju. Ja bym tylko przesunął troszkę daty, wiesz, nie podpisanie porozumień sierpniowych mnie tak emocjonuje, tylko bardziej początek strajku, czyli strajk w obronie Anny Walentynowicz, prawda? Ten zaczyn, który wtedy nastąpił w Stoczni Gdańskiej za sprawą wielu osób, między innymi Krzysztofa Wyszkowskiego, Lecha Zborowskiego, zapomnianego całkowicie. Potem tam oczywiście zaczęli sobie przypisywać największą rolę tacy panowie jak pan Borusewicz, prawda, i tak dalej. Ale to był zupełnie inny strajk, jak świetnie wiesz, ten pierwszy strajk w obronie Anny Walentynowicz, niż ten strajk późniejszy, tak, no bo tamten późniejszy strajk, chociaż rzeczywiście Wałęsa chciał to wszystko zerwać, tak, do tamtego drugiego strajku już solidarnościowego, no dołączyły właśnie różne elementy, prawda, różne osoby i środowiska, w tym doradcy, prawda, i to się zaczęło wszystko pruć, to się zaczęło koślawić, no i dla mnie właśnie ten moment prawdziwego wystąpienia polskich robotników, po prostu Polaków, tak, jest ważniejszy niż to, co zostało podpisane, chociaż podpisane zostało coś bardzo istotnego, prawda? Natomiast no, to już jest konsekwencja też pewnego dogadania się, pewnego układu dealu z komunistami. Oczywiście nie było wiadomo, że oni tego dealu nie dotrzymają, chociaż już podpisując, prawda, towarzysz Jagielski świetnie wiedział, jak to się skończy, prawda? I Jagielski, Kociołek, no to są właśnie, to jest hańba, tak? Niestety mają dzisiaj swoich naśladowców, mają też osoby, które czczą ich, prawda, jako bohaterów, no to i chowają na powązkach wojskowych. Wrócę do swojego tematu, prawda, jednego z wiodących. Sprawa nie rozwiązana do dzisiaj, prawda? Powązki wciąż są zabrudzone. No właśnie, bo jak już jesteśmy przy rocznicach, 2 dni temu była 77. rocznica zamordowania Inki. Czekając na wykonanie wyroku w tym więzieniu karnośledczym przy ulicy Kurkowej w Gdańsku, ona przekazała krewnym taki gryps. Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, zachowam się jak trzeba. Co my jesteśmy winni takim ludziom jak Inka i czy my się z tego wywiązujemy? No właśnie, to jest chyba jedno z podstawowych pytań, jedna z podstawowych kwestii. Inka to jest taka kwintesencja polskości, to jest takie czyste dobro, nieskażone niczym, prawda? Nieskażone komuną. Jakże różne jest to pokolenie Inki, to pokolenie II RP właśnie od tych ludzi, którzy zostali potem w następnych pokoleniach jednak przerobieni przez komunizm w dużej mierze, prawda? I nawet duża część, tak jak starałem się powiedzieć, solidarnościowców, no to byli ludzie, którzy nie pamiętali wolnej Polski i oni myśleli inaczej, oni byli skażeni po prostu, tak? Natomiast Inka to jest ta kwintesencja Polski przedwojennej, wolnej, niepodległej, kwintesencja właśnie tego określenia, tej niezłomności wyrażonej w słowach zachowałam się jak trzeba. Myślę, że właśnie do tego przede wszystkim ideału, do tego wzorca trzeba wracać. No, pamiętając też, że niestety również wtedy znajdowali się zdrajcy, ale byli nazywani po imieniu. Była na przykład taka Regina Żylińska Mordas, która wydała Inkę i szereg innych osób z Wileńskiej Armii Krajowej, to przez nią właśnie wpadli. Ona przeszła na drugą stronę, była łączniczką Łupaszki, zresztą potem się zapiła, bo nie wytrzymała tej całej sytuacji, prawda? Natomiast ona właśnie nie zachowała się jak trzeba, została przez to ukarana, prawda? Sama siebie ukarała, no bo środowisko oczywiście tych żyjących Wilniuków, Wileńskiej Armii Krajowej ją napiętnowało i nie chciało mieć z nią nic wspólnego, także już wtedy były różne postawy, ale jak mówię, bohaterstwo było nagradzane, zaprzaństwo i zdrada były karane. Jak ty swoim okiem historyka oceniasz to, co trzymam w ręku? To jest drugi tom tego hitu, podręcznika dla liceów i dla techników, który napisał pan profesor Roszkowski. Ja sobie to czytam tak do poduszki i powiem, że to jest mądra książka. A przy podręczniku moim zdaniem przecież właśnie o to chodzi, żeby to była mądra książka. I jak ty oceniasz ten podręcznik, tę książkę pana profesora Roszkowskiego? No to jest po prostu hit. Tutaj ten tytuł jest jak najbardziej adekwatny, czyli historia i teraźniejszość jest hitem podręcznikowym dla młodzieży. To jest bodaj najlepszy podręcznik po 1989 roku. Zresztą trudno się dziwić, bo autor jest hitowy, prawda, jest genialny. Andrzej Albert, świetny historyk, ekonomista, łączący te dwie dyscypliny, te dwie dziedziny. No ja się wychowałem przecież na jego historii, prawda, na historii Andrzeja Alberta, jeszcze wydawanej w Podziemiu. I to jest świetna kontynuacja właśnie dla młodzieży, tak? Oczywiście są tacy, którzy będą hejtować, nawet jak pamiętasz, chcieli ten podręcznik palić, prawda? Jest to jakieś metody barbarzyńskie, ale chcieli palić, bo to boli, prawda? Prawda boli, a to jest prawdziwa historia Polski. Ja tylko współczuję profesorowi. Wiem, że on to mocno przeżył i przeżywa do dzisiaj. Nie spodziewał się takiego ataku, takiego hejtu, mimo że się otarł o politykę, był europosłem przecież, prawda, przez moment, ale nie zatracił się w polityce nigdy, prawda? On zawsze był bardziej historykiem, ekonomistą, intelektualistą, prawda, niż politykiem, ale to, co go spotkało, te haniebne ataki jednak go zabolały. Bo dlaczego, prawda? Przecież on napisał coś wynikającego z jego olbrzymiej wiedzy i chciał to przekazać i spopularyzować w postaci podręcznika dla młodzieży, tak? A więc ja myślę, że tu trzeba wielkie wsparcie wyrazić dla profesora Roszkowskiego za niebywałą pracę, która jest tak pomiatana w sposób wstrętny. Ja bym chciał, żeby nauczyciele jednak trochę przemyśleli, chociaż ci, którzy tam biegali po podłogach, prawda, udając jakieś zwierzątka, już nie pamiętam, co to były za zwierzęta, prawda, ale przebierali się tam za różne takie, prawda. Za krowy się przebierali, za krowy się przebierali po prostu. No więc do tych krów chyba nie trafi profesor Roszkowski, ale że jednak nauczyciele będą brali ten podręcznik i uczyli, tak, z niego, na podstawie niego, bo to jest główna sprawa, żeby jednak przemóc tę barierę i ten hejt, prawda, i żeby ten podręcznik w szkołach się pojawił. Oczywiście, że przekazujemy wyrazy wsparcia dla pana profesora Roszkowskiego. Pan profesor Roszkowski wie, że go uwielbiam. Na koniec chciałem się zapytać o rzecz następującą. Te twoje cotygodniowe felietony w tygodniku Gazeta Polska mają taki podtytuł „Przeszłość powróci ideą”. O jakiej idei ty myślisz? O jaką ideę chodzi? No to właściwie jest bardzo, bardzo proste, tak? To jest po prostu idea Polski, polskości. Tego, co mam wrażenie, większość z nas niesie w poprzednich pokoleniach, prawda, tego, co jest dla nas ważne, tego, jak żyli nasi przodkowie, w czym my wzrastaliśmy i co chcemy nieść dalej, prawda, i żeby nasze dzieciaki to rozumiały. Po prostu Polska, taka Polska właśnie Inki, Polska Pileckiego, Polska Roszkowskiego, tak? No to jest to, o co powinniśmy walczyć. I co ja, ja się dlatego o to pytam, bo taki żołnierz wyklęty, kapitan Broński, pseudonim Uskok, tuż przed śmiercią w 1946 roku pisał tak: życie poświęcić warto jest tylko dla jednej idei, idei wolności. Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć, ale żyć jako ludzie wolni, w wolnej ojczyźnie. Więc myślę, że do tego zmierzałeś i że o to ci chodziło z tą ideą. Tak. Piękne słowa Uskoka, piękne słowa podobne przecież formułował Łukasz Ciepliński w Grypsach do rodziny, do Andrzejka. Podobnie się wypowiadał Władysław Łukasiuk młot z 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, potem Zrzeszenia Wolność Niezawisłość. No to jest ta Polska, o której marzymy, której nam wciąż brakuje, którą mamy w dużej mierze, tak? Ale cały czas chcielibyśmy więcej, no i chcielibyśmy, żeby ci, którzy tutaj nam chcą pokrzyżować plany, żeby ich wysłać tam, gdzie jest ich miejsce, właśnie do jakiegoś Berlina czy jakiejś podobnej Brukseli. Kaziu kochany, bardzo ci pięknie dziękuję, że byłeś naszym gościem. Ja ci w ogóle bardzo uprzejmie dziękuję za to, że jesteś, za to, że robisz to, co robisz. Możesz powtórzyć małżonce, że w telewizji Republika mówili, że bardzo mi dziękują, że jestem. Naszym gościem był Tadeusz Płużański. Bardzo pięknie dziękuję jeszcze raz. Proszę Państwa, bardzo cenię twoje programy. Krótka przerwa i zaraz wracamy.